Naród bez pamięci nie ma prawa do przyszłości ani do bytu teraźniejszego. Józef Piłsudski. Szanowni mieszkańcy i goście Grodu Łokietka, w imieniu władz samorządowych Brześcia Kujawskiego witam Państwa bardzo serdecznie na wyjątkowych obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości poświęcone ojczyźnie i wolności. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Wydarzenia sprzed 100 lat miały charakter wyjątkowy. Wspólnym wysiłkiem militarnym, politycznym, kulturalnym, gospodarczym i społecznym Polacy nie tylko odzyskali utraconą ponad wiek wcześniej i oświatę, a poprzez literaturę, sztukę, wzornictwo przemysłowe, architekturę czy muzykę znaleźli swoje miejsce w głównym nurcie światowej kultury. Szacunek do przeszłości nie stał się obciążeniem. Przeciwnie, był podstawą do tworzenia, planowania i rozwoju. Odzyskanie niepodległości i jej ugruntowanie było wieloletnim procesem, w którym zaangażowali się Polacy w odradzającym się kraju i poza jego granicami. Polska wspierana była przez wielu przyjaciół z krajów sprzyjających odrodzeniu naszego państwa. Zjednoczenie wysiłków w drodze do niepodległości pozwoliło na osiągnięcie sukcesu. Uczyńmy dzisiejszy dzień prawdziwą i głęboką refleksją nad historią, ale także nad współczesnością naszej ojczyzny. Teraz z godnością i powagą zaśpiewajmy razem hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Baczność do hymnu. Dziękuję serdecznie. Proszę. Delegacje, wszyscy przybyli goście. 100 lat temu zapanowała radość w całym kraju. Po ponad stuletniej niewoli kraj zniszczony, rozdrapany przez zaborców, biedny, ubogi, musiał walczyć dalej w powstaniu śląskim, wielkopolskim, wojnie bolszewickiej, a jednak wielka siła narodu, wola jego spowodowała, że w tych niecałych 20 latach międzywojennych kraj dźwignął się i był już monolitem. Wiele milionów,
których zginęło w II wojnie światowej. Setki tysięcy zesłanych w czasie wojny i po wojnie na wschód. Wielu pomordowanych w latach 50. stalinowskich. To są te, które mówią, te zdarzenia, które mówią o trudnej historii tego stulecia, tej wolności, którą dzisiaj z radością obchodzimy. Ale naród właśnie pod opieką naszej Matki Bożej, naszej wiary i wiary w naszych przodków był, jest i będzie silny. Chciałbym w tym miejscu podziękować księżom za pamięć i to, że podziękowali mi za te 20 lat służby dla tej naszej małej ojczyzny. Ja chcę podziękować wszystkim tu mieszkańcom i Bogu za to, że mogłem przez te 20 lat jak najlepiej służyć tej naszej społeczności. Dla dobra, dla rozwoju. Wierzę, że następne lata przed tą naszą małą i dużą ojczyzną kreują się jako bardzo dobre. Dlatego życzę w tym radosnym dniu całemu społeczeństwu brzeskiemu radości i szczęścia w tym życiu osobistym i zawodowym. Jedno tylko takie przesłanie, tym bardziej w takim dniu doniosłem, jakim jest stulecie odzyskania niepodległości, żeby w naszej pracy, w naszej służbie kierować się głównym przesłaniem, jakim jest dobro nasze, wspólne, ojczyzna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz o złożenie przez delegację wiązanek przed pomnikiem księcia Brzesko-Kujawskiego, króla Polski Władysława Łokietka. W trakcie składania kwiatów zabrzmi hejnał Brześcia Kujawskiego, autorstwa pana Zbigniewa Wojciechowskiego. Hejnał wykonają członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Brestivia.
Dziękuję wszystkim czasu. Jest to projekt współstworzony przez Szkołę Podstawową nr 1 w Brześciu Kujawskim, Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji Urzędu Miejskiego oraz Punkt Informacji Turystycznej w Brześciu Kujawskim.